Wysłuchamy teraz reportażu pod tytułem Kości zostały rzucone. Autorzy Grzegorz Fafiński i Zbigniew Pawłowski. Czas 9 minut. No ja sądzę, że te kości są po tej wojnie w 1945 roku, bo tam byli Rosjanie, leżeli, ja był przy tym, widziałem. Ja tak sądzę, że to jest przypadkowo odkryte, bo tu ma być ciepłociąg prowadzony i przy tym właśnie otworzyli to. Tutaj to ja sądzę, że o, tu był jakiś dół duży wykopany, bo widać, że się usunęło i to widocznie jest z roku 1945. Że tu ich masowo ich tu pogrzebali. Tutaj tylko tych żołnierzy chowali. Masowo ich w dół kładli. Tu zbierali trupów, bo tu przecież było oblężenie i stawiali opór. Niemcy tu było dużo trupów. No ale chyba sądzi pan, że ktoś się powinien tym zainteresować w tej chwili. No teraz panie, kto to się będzie interesował? 6 lat po wojnie to co? Nie do pomyślenia, żeby tak kości leżały. No. Ale proszę pana, co tu mówić o tych. Przecież w Toruniu na ulicy Czarlińskiego przy Mickiewicza też cmentarzyska odkryli. Przedsiębiorca, który tam wszedł na ten teren, zbił taką skrzynię, wkładali w to skrzynię i to gdzieś wywieźli, zakopali gdzieś. Takie same rzeczy widziałem na dwóch cmentarzach. No tak, ale tutaj te kości leżą. Czy nie uważa pan, że ktoś mógłby się tym zainteresować i te kości jednak pozbierać? Jakby zebrał, to pewno, bo to takie jakieś zbiegowisko. Każdy się dziwi, a skąd to się wzięło. Ludzie młodsi nie wiedzą. Natomiast ja to tutaj wiem, bo będąc chłopakiem, to tu wszystko widziałem. Groby jakości trudno mi powiedzieć w tej chwili, co to jest takiego, dlatego że na tym terenie wiele jest pochówków i to z różnych okresów. Natomiast na warstwie niewiele tutaj w tej chwili widać, dlatego że trzeba by po prostu to wszystko oczyścić najpierw i zorientować się, jak przebiegają nawarstwienia. Niemniej, jeśli chodzi o tutaj te murki, to mogę powiedzieć, że są to rzeczy pochodzące najprawdopodobniej z jakiegoś kompleksu gotyckiego, albo klasztornego, albo szpitalnego z zabudowań przy kościele świętego Wawrzyńca i krzyża. Najprawdopodobniej, z tym, że to wszystko na razie jest w sferze hipotez zupełnie, bo trudno nam cokolwiek na ten temat powiedzieć więcej. Przed chwilą rozmawialiśmy z takim panem, powiedział, że te kości w większości są kośćmi żołnierzy radzieckich z II wojny światowej. Niekoniecznie, dlatego że na tym całym terenie są również kości z czasów napoleońskich. Także trudno cokolwiek powiedzieć, zresztą widać, że to są pochówki wtórne, ewentualnie jakieś mogiły zbiorowe, to też trudno powiedzieć, by trzeba poszerzyć wykop i dopiero po eksploracji tego wszystkiego by się okazało, jak one są ułożone, czy są po prostu przemieszane. Niemniej nie są to pochówki w większości typowe, ale w związku z niwelacją, z pracami ziemnymi na tym terenie były przemieszczone i zakopane. Czy to jest właściwy stosunek do prochów, do kości? No oczywiście, że nie, ale trudno byłoby, wie pan, z każdą kosteczką biegać na cmentarz i robić drugi pochówek wtórny, dlatego że gdziekolwiek w mieście nie kopniemy, to zawsze te kości mamy. W każdym miejscu, także po prostu są to takie ilości, że no ja się nie dziwię, jest to wielki problem przy każdych pracach, dlatego że tutaj niedaleko mieliśmy również pracę i też wyszły właśnie zbiorowe mogiły i też nie było wiadomo, co z tym zrobić. Nie dalej jak tutaj 5 czy 10 metrów obok wyszła trumna, stosunkowo nowa, bo prawdopodobnie z II wojny światowej, ewentualnie sprzed II wojny jeszcze z nieboszczykiem, że tak powiem, dokładnie nierozłożonym i też był problem, no i niestety władze miasta musiały jakoś sobie z tym dać radę. No proszę pana, ja jestem trochę oburzony, bo to należałoby sprzątnąć i gdzieś z jakimś szacunkiem no, przenieść na cmentarz chyba. Mnie najbardziej zastanawia, z jakiego okresu to może być. Patrzy pani na te kości i jaki jest pani stosunek do tego? No nie wiem.
jak to mogę określić, tata po prostu. No pomimo wszystko to powinno być zabezpieczone. Słuchajcie, patrzycie sobie na te kości i co o tym sądzicie? No, że jest to jakieś odkrycie archeologów, że tutaj mogła być jakaś osada z kilkuset lat temu. A słuchaj, a nie przeszkadza ci to, że na przykład tam leży taki kawałek czaszki, ludzie po tym depczą? Uważam, że nie powinni. A przede wszystkim być jak najszybciej stąd usunięte do jakiegoś muzeum. Patrzysz sobie na te kości, jaki jest twój stosunek do tego wszystkiego? Tak, ja nie mogę powiedzieć, bo jestem zaspany, dopiero się obudziłem, tak, nie mogę jakoś ten, ale tak słabo to wygląda. Czy będą prowadzone tutaj prace konserwatorskie w dalszym ciągu? To znaczy zabezpieczanie i dokumentowanie na bieżąco jako takie jest, to znaczy może nie zabezpieczanie, a dokumentowanie wszelkich badań. Staramy się to jakoś tutaj wszystko zrobić w miarę szybko, dlatego że nie chcemy po prostu przeszkadzać w programie kładzenia tutaj tego ciepłociągu czy w pracach ziemnych, które są prowadzone, i jakoś staramy się współpracować z firmą, która tutaj prowadzi te prace. Czyli ten ciepłociąg, który tutaj widzimy, on po prostu przejdzie przez te groby, przez ten murek i ta kość została z powrotem zasypana. To jest decyzja konserwatorska, to już nie do nas z takimi problemami, dlatego że my jesteśmy tylko i wyłącznie od dokumentacji. A jak długo te kości będą się tutaj tak poniewierały? To też nie od nas zależy, dlatego że są osoby do tego upoważnione, które tym się zajmują. Mówię, że my nie jesteśmy... To nie jest nasz zakres obowiązków po prostu. No wie pani, tam jest taka gromadka kości porozbijanych. Widziałem tutaj malce rzucają sobie kamieniami w te czaszki. No czy nie udałoby się zebrać tych kości jakoś? No wie pan, ja jestem archeologiem, a nie grabarzem. To był szkielet zwierzęcia. Tutaj leżał. My widzieliśmy z Robertem. A słyszałam, że tutaj ktoś grał w czaszkę? Grali w czaszkę? Boże. Byłem. Tak? Jako piłkę, tak? Wykorzystali czaszkę. Byłem. Tak. I mieli piłkę. Tam było pełno czaszek. Oczywiście większość czaszek, to ludzie sobie to zabierali. Znałem wiele wypadków, gdzie odkopywano grobowce, niszczono i zabierano czaszki i z czaszek robiono sobie ciarki do piwa. Więc dla mnie to nie jest zdziwienie, że po prostu tutaj zabierano czaszki jako przystroje dla tych różnych odłamów w tej chwili, które powstały między innymi tych szatańców i innych, więc to biorą się jako relikwie dla siebie i nie uważam, że to jest po prostu zbezczeszenie, tylko po prostu to jest głupota ludzka, głupota naszej młodzieży. I uważam, że po prostu to są ludzie tak na tyle ciemni, którzy nie wiedzą, co należy czcić, a co należy hańbić. I to jest po prostu głupota normalnie ich. Bo ja nie uważam sobie wziąć kości, bo te kości to mogą być nasze za parę wieków, bo nie wiadomo, gdzie nasze kości będą rzucone, kolegi czy kolegi. Tak samo uważam moje. I uważam, że po prostu to jest normalnie skańbienie. Nasza dzisiaj młodzież nie ma czci do niczego, jak zauważyłem. Czaszka to jest najstarsza kość ludzka, nie? Która najbardziej wytrzymała jest, co człowiek. To jest najstarsza, bo nieraz w starych grobowcach na wsiach, jak ja pamiętam, kiedy się ludzi chowało, nie? I kiedyś ludzi chowałem, nie? Byłem grabarzem. To 7-8 czaszek było zawsze w grobie, gdzieśmy kładli. Ja panu coś powiem, gdybym ja znalazła czaszkę podobną do swojej rodziny, to bym ją też wzięła do domu. I jakie prace tu są prowadzone i kto je prowadzi? Są prace po ciepłociąg, prowadzi bydgoskie przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego. Kiedy te kości zostały odkryte? Kości dzisiaj, ale to odkryli panowie z archeologii. Szukali tego muru. Kości widziałem przedwczoraj, jeszcze tam były na tym murku. Znaczy te kości, które tu odkrywamy na boku, to przyjeżdżają panowie z gospodarki komunalnej i zabierają. A więc coś się z tymi kośćmi stanie? Tak, oni je wyłożą. No tamci też powinni przyjechać, bo to dzisiaj było. Odkrywali, co z tym murem dalej się dzieje. I to tak na razie zostało. A w takim kocie, kiedy te kości stąd znikną? No ja już panu nie powiem, ten pan zgłosi, ale kiedy oni przyjadą, to ja już nie wiem. Przecież nie ma na to wpływu.